Szanowni Państwo, dzisiaj odcinek poświęcony ateizmowi. Ateizm nie jedno ma imię, nie ma jednego ateizmu. Tak jak mamy wiele religii, tak również nie ma jednego ateizmu. Oczywiście ateizm łączy jedna wspólna cecha, jest to najczęściej racjonalne zanegowanie istnienia absolutu. Na tym polega takie stanowisko czysto ateistyczne. Ale rzeczywiście te ateizmy są bardzo różne. Ja chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć o takim współczesnym ateizmie. Czym on się charakteryzuje? Może na przykładzie takiego ateizmu francuskiego, ateizmu polskiego, żeby tak Państwu pokazać takie bieżące spory, dyskusje. To wydaje się, że współczesny ateizm trochę różni się od tego ateizmu, nie wiem, XIX-wiecznego, Feuerbacha, Nietzschego, Marksa, Freuda i tak dalej, czy nawet ten ateizm, który był w latach 60. zaproponowany przez Sartra, ten ruch egzystencjalizmu, to wydaje mi się, że to były ateizmy trochę innego rodzaju. Natomiast czym charakteryzuje się współczesny ateizm? Po pierwsze, wydaje mi się, że ten ateizm współczesny bardzo silnie odwołuje się do krytyki religii jako fundamentalizmu. To chyba łączy wszystkie ateizmy. Czy te ateizmy, nawet jak w Polsce, nie wiem, profesora Ziemińskiego, profesora Polaka, profesora Bartosia, to są tacy współcześni polscy ateiści, czy Luca Ferri, czy Deneta. No rzeczywiście tą grupę ateistów byśmy mogli wymieniać i wymieniać. Dawkinsa, chociażby słynna jego praca Bukurojona. Trzeba przyznać, że większość ateistów mówi, dlaczego religię trzeba zanegować. Dlatego, że religia po prostu jest fundamentalizmem. Posługuje się przemocą. Posługuje się przemocą w stosunku do ludzi, akceptuje przemoc, wyzwala przemoc. Najczęściej takim papierkiem lakmusowym, czy dowodem takim, że wszystkie religie takie są, no to jest to, co wydarzyło się przez ataki na Stany Zjednoczone, zamachy terrorystyczne, które w Europie i w Stanach Zjednoczonych się dokonały. To jest państwo islamskie, które powstało, z którym trzeba było walczyć. Więc można powiedzieć, jest takie na tacy podany fundamentalizm. Zobaczcie, że religia to jest fundamentalizm, który wcale nie zanikł, który wcale nie przeminął. Bo oczywiście w chrześcijaństwie też możemy znaleźć przykłady, nie wiem, podbijania Ameryki Południowej, likwidacja heretyków, katarów, albigensów we Francji, więc z historii możemy pokazać, że chrześcijaństwo też posługiwało się, czy usprawiedliwiało pewną przemoc w stosunku do ludzi myślących inaczej. Czy spalenie na stosie Giordana Bruno, proces Galileusza, no może nie skończył tak jak Giordano Bruno na stosie, ale był w areszcie domowym przez lata. Więc rzeczywiście przemoc gdzieś pojawiała się w przestrzeni religijnej. Ale wydaje mi się, że dużym uproszczeniem, którym posługują się ci ateiści, to jest to, że nie widzą ile dobra, ile pewnego humanizmu też wnoszą religie, że wcale nie muszą być fundamentalistyczne i tak wrzucają do jednego worka, że religia to nic innego jak wielka nienawiść. Na przykład Michel Onfray, francuski ateista, mówi, że religia to jest nienawiść do rozumu, to jest nienawiść do teraźniejszości, nienawiść do świata, to jest nienawiść do kobiecości, nienawiść do seksualności, sama nienawiść. Profesor Ziemiński na przykład w tej swojej pracy, którą ostatnio wydał Chrześcijaństwo, moralna religia, właśnie chce pokazać też, że właśnie przesłanie Chrystusa to nie jest wezwanie do miłości. Bardzo często mówią, no Pan Jezus, miłuj nieprzyjaciół, jeżeli miłujecie tych, którzy Was miłują, coś nadzwyczajnego czynicie. Nie mówi, nie. Jezus przyszedł, żeby dzielić. Jezus przyszedł, żeby gdzieś stworzyć partię polityczną. Jezus przyszedł, żeby gdzieś pokazać nienawiść w stosunku do Rzymian. Interpretuje Jezusa, można powiedzieć, jako piewcę nienawiści, a nie tego, który przyniósł koncepcję miłości uniwersalnej, miłości do wszystkich ludzi. Więc widzimy, że trochę ten ateizm współczesny chce jakby sprowadzić religię, że religie nie mają innej formuły niż fundamentalizm religijny, który po prostu jest niebezpieczny, który posługuje się i usprawiedliwia przemoc. Więc wydaje się, że to jest taka cecha, którą możemy odnaleźć u wielu ateistów. Może nie u wszystkich, to prawda. Nie wszyscy ateiści traktują religię jako element czysto przemocowy. Wydaje mi się, że druga cecha, która też charakteryzuje współczesny ateizm, to jest coś, co bym nazwał duchowość ateistyczna. O co tutaj chodzi? Otóż współczesny ateizm nie jest tylko krytyką religii, że religia jest zła, że religia jest porażką, religia jest pomyłką, jest wiarą w gusła, w bóstwa jakieś, które nie istnieją. Nie, to nie jest tylko krytyka. Otóż ateizm współczesny, zwłaszcza w wydaniu, tu posługuję się przykładami francuskimi, André Comte-Sponville, jego praca Duchowość ateistyczna, Luca Ferry chociażby, czy Alain de Botton. Otóż ateiści ci mówią, my nie wierzymy w istnienie Pana Boga, uważamy, że Bóg nie istnieje, no bo mamy jakieś tam racje, przesłanki i tak dalej, mają pewne argumenty za tym. Natomiast ważniejsze dla nich jest to, żeby pokazać, że jeżeli ktoś zostaje ateistą,
to nie jest od razu człowiekiem amoralnym. To nie jest człowiek, który mówi, Pana Boga nie ma, to wszystko wolno, że usprawiedliwia się wyuzdanie, cielesność tylko, seksualność bez ograniczeń. Nie, nie chcę absolutnie sugerować, że przyjęcie ateizmu oznacza jakieś życie amoralne, nieetyczne, nieodwoływanie się do żadnych zasad i tak dalej. Czasami popatrzmy, że chrześcijanie w ten sposób chcą przedstawiać ateistów, że jeżeli ktoś jest ateistą, nie wierzy w Pana Boga, to właściwie już jest całkowicie zdegenerowany człowiek. No, wydaje mi się, że też tak nie wolno, bo wielu ateistów są naprawdę dobrzy, porządni ludzie. I właśnie ten ateizm jakby kładzie akcent na zupełnie coś innego. Mówi nie, jeżeli zostajesz ateistą, to właściwie proponujemy ci duchowość. Proponujemy ci nawet doświadczenie pewne, proponujemy ci podejście do innych ludzi, kieruj się życzliwością, medytuj bardzo dużo w swoim życiu, dąż do jedności. Więc ateiści ci nie chcą powiedzieć, że odejście od rzeczywistości religijnej oznacza, że pozbawiamy się duchowości. Bardzo ciekawie duchowość definiuje Luc Ferry, to jest ten francuski ateista. Bo się zastanawia, co to jest duchowość? No często duchowość my utożsamiamy, że duchowość może być tylko religijna. Jak człowiek jest religijny, to ma duchowość. Mówi nie, duchowość to jest wyposażenie każdego człowieka. Kiedy ona się pojawia? Kiedy my jakby odwołujemy się do duchowości? On uważa, że w dwóch elementach naszego życia, w dwóch takich wymiarach, w dwóch perspektywach naszej egzystencji, my potrzebujemy duchowości. Kiedy? Kiedy zmagamy się z cierpieniem i kiedy stajemy w obliczu śmierci. Właściwie człowiek wtedy potrzebuje jakiejś pomocy, jakiegoś wyposażenia, jakiegoś pocieszenia. I mówi, że dla jednych jest to pocieszenie, które płynie z rzeczywistości religijnej, z Chrystusa, z modlitwy, z medytacji i tak dalej. A mówi, inni ludzie, którzy nie mają tego, no też muszą sobie radzić. Odwołują się do jakiegoś uniwersalizmu, do cierpliwości, do pamięci, że jak odejdą, to ktoś będzie o nich pamiętał, że zostawili swoje najlepsze wartości w dzieciach i tak dalej. Czyli też starają się w jakiś sposób zmagać z cierpieniem i z rzeczywistością śmierci. I to jest duchowość. I Luc Ferry mówi, nie ma przez to duchowości tylko religijnej, ale jest duchowość ateistyczna. I rzeczywiście taką duchowość wydaje mi się, że bardzo silnie współcześni ateiści proponują. Czyli nie chcą tylko potępiać religii, mówiąc, że to jest pomyłka, fałsz, wierzenie w jakieś gusła, tylko że uważają, że to, co kiedyś oferowała, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, kiedyś oferowała religia człowiekowi, pocieszenie, zmaganie się ze śmiercią, pomaganie w cierpieniu, to teraz możemy to zrealizować i odnaleźć właśnie w perspektywie ateistycznej. I stąd właśnie taka druga ważna cecha tej duchowości, to jest to, że jest to duchowość, która nie odwołuje się do religii, ale chce coś zaproponować. I rzeczywiście taki podręcznik André Comte-Sponville, Duchowość ateistyczna, jak Państwo by czytali tą książkę, to mam bardzo konkretne przykłady, na czym polega jedność, na czym polega bliskość, na czym polega doświadczenie mistyczne. Popatrzmy, ateiści mówią o mistyce, bo to doświadczenie mistyczne może być takim doświadczeniem jedności ze światem, pewnego przeżycia, piękna w tym świecie, które nas otacza, piękna przyrody, poczucie jednością, z życiem, które nas otacza. Popatrzmy, takie doświadczenia, które dla wielu ludzi mają wartość i nie są doświadczeniami religijnymi. Więc nie, wydaje mi się, że to też jest pewna ważna rzecz, kiedy patrzymy z perspektywy religijnej. Bo kiedy ten ateizm z jednej strony krytykuje fundamentalizm, z drugiej strony proponuje duchowość, to wydaje mi się, że to jest taki sygnał nawet dla religii, że przemyśleć dwie rzeczy. I może taki znowu program trochę duszpasterski. Z jednej strony być bardzo wyczulonym, czy przypadkiem religia nie staje się fundamentalizmem. Może temu poświęcimy nawet osobny odcinek, co to jest fundamentalizm, czy religijny, czy ateistyczny, bo to są konkretne cechy. Więc wydaje mi się, że religia powinna się zawsze pytać, czy przypadkiem w nauczaniu, czy w postawie nie posługujemy się przemocą, czy w naszej postawie jesteśmy otwarci na innych. Jest ta refleksja, która zawsze powinna się pojawiać. Czy przypadkiem religia nie staje się fundamentalizmem, która zaczyna niszczyć ludzi? I to jest pierwsza rzecz. A druga sprawa, to jest to, czy przypadkiem nie za mało prezentujemy duchowości religijnej. Czy może ta duchowość religijna związana z wielkimi tradycjami duchowymi, świętego Franciszka z Asyżu, nie wiem, duchowość świętego Tomasza z Akwinu, duchowość franciszkańska, duchowość ignacjańska, salezjańska, ile mamy mistyków, ile mamy świętych? Może to jest pytanie, czy my rzeczywiście w naszych programach duszpasterskich, w naszych kazaniach po prostu ukazujemy całe to piękne bogactwo duchowości, które posiada chociażby Kościół.
Czy gdzieś tego nie chowamy, że trochę tak ludzie mówią, cudze chwalicie, a swego nie znacie? Że skąd ludzie szukają tak silnie duchowości gdzieś indziej? Bo może nie znajdują tego właśnie w tej przestrzeni religijnej. Że ciągle słyszą o jakichś nakazach, zakazach, o potępieniu i tak dalej, a nie ukazywana jest im duchowość. Więc wydaje mi się, że to zetknięcie się, czy pewna konfrontacja wręcz z duchowością ateistyczną jest może też pewnym wyzwaniem dla religijności, dla chrześcijaństwa, żeby pokazać piękno duchowości religijnej. Więc nawet ten ateizm, który dzisiaj pojawił się w przestrzeni przede wszystkim kultury zachodniej, ten ateizm, który tak mocno krytykuje fundamentalizm i tak mocno eksponuje duchowość, no może też jest pewnym wyzwaniem dla rzeczywistości religijnej. Tak jak Sobór Watykański II w dokumentach Gaudium et Spes, w dokumencie Gaudium et Spes mówi, że ateizm jest czymś, co powinno być przemyślane przez Kościół. I może więc warto też przemyśleć współczesny ateizm. Że ten ateizm, mimo że może gdzieś zyskał wiele pola w przestrzeni europejskiej, to jednak też pokazuje, do czego religijność musi wracać. Po prostu do prawdziwej, gorliwej, duchowej wiary, która okazuje piękno tego, co otrzymaliśmy dzięki Chrystusowi. Dziękuję Państwu za uwagę. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.